No cóż. Wspaniały mural, wspaniały talent. Proszę powiedzieć, kiedy ten talent pani w sobie odkryła? Dziękuję. No, ja nie musiałam go odkrywać, bo on, znaczy właśnie nie wiem, czy to talent, czy praca, zajawka, no, towarzyszył mi od zawsze. Jak się pani pracowało w Raciborzu? Racibórz jest super miasteczkiem. Bardzo, bardzo fajne to miejsce. Jak mi się pracowało, no najlepiej. Najlepiej poza tym ostatnim 30-godzinnym longiem w pracy. No. Czyli tak całość powstania tego muralu ile zajęła? No ja zaczęłam pracę, już dokładnie nawet nie pamiętam kiedy, ale to był grudzień, jakiś początek grudnia. Pracę przerwała pogoda, mróz, później deszcze, albo wcześniej deszcze, później mróz. No albo wszystko naraz. I czym się pani inspirowała podczas tworzenia tego muralu? Inspirowałam się rezerwatem Łęszczok, na którym byłam zaraz przed przyjazdem tutaj. Jest w ogóle super miejsce. No i co tu można powiedzieć więcej? No, rezerwat to rezerwat. A co jest takiego najcięższego w tej pracy właśnie nad takimi muralami? No, chorówka fizyczna, gimnastyka. Dobrze, ja dziękuję bardzo. Dzięki. Proszę powiedzieć, podłoże jakby, ta ściana, ona była taka przyjazna dla takiego akurat, co pani zrobiła? Dzięki, kurde. No. Co to jest? Co? No jak jest czarno, to narysujesz czarną kreskę na czarnej ścianie i nie widzisz, to ja nie poradzę. No dobra, dobra. Jakby można było wrócić. Tak, podłoże. Tak. Czy tutaj było przyjazne pani pracy, czy to jest łatwa ściana do zamuralowania? No, poza tymi żłobieniami to, no to wszystko było ok, ale te żłobienia też są były do pokonania, więc jakby tutaj nie... Ściana super, nowy tynk, więc malowało się jak prawie, że jak po płótnie w domu. Tylko trochę przerośnięte to płótno. Okej. Okay. Pani mówi, że ten obraz ma przemawiać. Tak. Czym on przemawia do pani? Jakby pani trochę stanęła z boku i zapomniała o tym, że stworzyła to dzieło, co by pani zobaczyła? Co to no, by było? No to zaczęłam od trzech postaci grajków. Mieli być grajkowie. Później był Sylwester. Napisałam na ścianie, że ptaki potrzebują ciszy i proszę nie strzelaj. No i jakoś tak zaczęło to się kłócić z tym, co chciałam tutaj namalować, po prostu wielką trąbę. No i zaczęłam po prostu przerabiać ten projekt, pojawił się Bobry, no ale najpierw pojawił się Księżyc, później ci Grajkowie, teraz to są jacyś, nie wiem, czarodzieje może, żyjący w zgodzie z naturą i z Bobrami. Później się pojawiła Wenus, Mars. No i jeszcze wczoraj ptaki, bo tutaj się zgłaszały osoby, że po prostu muszą być ptaki, no więc domalowałam, ale no tak, no ale przede wszystkim rośliny i taki pędy do życia, cykliczność i tak, ale nie wiem, no teraz lecę, nie myślałam o tym zupełnie jak to malowałam, bo to okay. Po prostu się maluje. Rozumiem, że ma też wpływ ten maraton pracy, ten ostatni, tak? Ten ostatni odcinek na to, co teraz płynie jakby. Nie, absolutnie nie, bo to wszystko o czym powiedziałam, to się tutaj znalazło, tylko po prostu teraz stoję przed wami, wy pytacie, no to mam okazję w końcu to jakoś podsumować. Współpraca z miastem, czy to jest pierwszy raz, jak pani współpracuje? Z miastem Racibórz, tak. Z miastem Racibórz, tak. W ogóle? Z samorządami to pierwszy taki projekt? Czy... A nie. Czyli tutaj nie, wielokrotnie. Nie, ja już okay. To... nie. Ale typowo z samorządami, o to chodzi. No ja nie wiem, ja tego nie rozróżniam. Miasto, no. Samorząd, w ogóle dla mnie to nie ma Urząd znaczenia. Miasta. No, to tak, no. Okay. Okay. Jest w porządku. No tutaj właśnie były super kontakty, w ogóle mega dziękuję dziewczynom. No i no wszystkim, którzy byli przychylni, a było tych osób naprawdę sporo. W swojej takiej karierze, jak pani zapamięta ten epizod raciborski? Czym on dla pani jest? Jakim będzie wspomnieniem? Oby nie tym maratonem. Aha. Czuję swoje ciało po prostu bardzo intensywnie. Spałam godzinę. No i co? No i teraz... Muszę się wyluzować. Okej. Ten prezent, który pani dostała, to pani sobie wymyśliła, wymarzyła, czy to jest prezent? Nie. To,
ja nie wiem, kto wybierał, w każdym razie zostało trafione, dwie paprotki bardzo piękne, no i choja kwitnąca. Choja, dobrze mówię? Dobrze, pewnie tak. Fajnie, bardzo dziękuję. Dzięki.